Witajcie, myszki, z tej strony Traul, w kolejnym odcinku z Penny Big Breakaway. W ostatnim odcinku uciekliśmy z sądu i w tym odcinku będziemy udawali się znowu na kale do tego samego miejsca co ostatnio, ale tym razem z, że tak powiem, z większą ilością zaopatrzenia i ewidentnie... Au! Zostaw! Ewidentnie już bardziej przygotowani na to, co ma się wydarzyć. Tylko jest taki problem, że ta platforma... prawie by się udało. Ale widzę tą monetkę. Ha, widziałem ją. Widziałem. Jest! Jest, udało się. Nie wiecie, jak długo to robiłem. Okej. Już się bałem, że coś się stanie. Okej, widzę, że tutaj jest mnóstwo tych pinginów. Dlaczego tutaj są ci? Okej. Boom. O, w sumie teraz jest taka trochę jakby bardziej weselsza muzyka, taka posłowa, taka bardziej żywsza. Okej, teraz już jak już zrobiliśmy tamto, to na pewno nie będzie czegoś takiego, że kolejna monetka... Nie mówcie, że ja żadnego checkpointu nie zrobię. Nie! Okej, i na czym ma polegać ta to rzecz? Okej. Bo to tej życie jest. W sumie po co ja tam idę, jeżeli niepotrzebne mi jest. Okej, więc kontynuujemy. No, ewidentnie już chcą, żebyśmy byli już bardziej doświadczeni, tylko że moje doświadczenie z tą grą jest takie, że ona zazwyczaj specjalnie robi złe rzeczy, żeby człowiek czuł się później... Ona specjalnie tak robi, ponieważ takie... O! To na pewno każdy wie, że tutaj trzeba zrobić ten... bujanie się! Bo to każdy przecież wie, że tutaj... bujanie, no tak, wszyscy wiedzą. Okej... Okej... To nie było takie trudne, tylko... Czasami ta kamera naprawdę jest denerwująca. Jezu, to tupanie. Okej. Coś tam widziałem wcześniej, że było na górze, ale... Już takie dobra, nie. Nie będę już na to zwracać uwagi. Okej, i... A... Okej, okay. Mamy dwie żarówki. W ogóle dzisiaj byłem na mieście po żarówki. Śmieszna sytuacja, bo później jak poszedłem do swojej babci, to okazało się, że ona też była. I w sumie mieliśmy podobną trasę, jeżeli chodzi o nasze zakupy. Że najpierw byliśmy w tym samym sklepie po żarówki, ponieważ inny był zamknięty. A później też poszliśmy do tego samego supermarketu, tylko że ja akurat skorzystałem z kasy samoobsługowej, a moja babcia z normalnej, ponieważ ona się po prostu zbyt łatwo denerwuje na tych kasach. Tak, wcale tego nie było widać. Wcale tego nie było widać. Okej, okay. Jeżeli tam był jakiś gość, co można było zrobić? A, tutaj jest parasol. Zapomniałem o tej znanej mechanice z tej gry, czyli otwierającej się parasole. O mój Boże, naprawdę to jest... Teraz jak mamy ten ostatni poziom, to jest naprawdę problematyczne z tymi wszystkimi mechanikami, ponieważ większość tych mechanik naprawdę jest trochę... polega na tym, że... O! Jest tutaj ta specjalna mechanika. Okej. Okay. Którą na pewno pamiętasz z tej super fajnej mechaniki, tego super fajnego świata,
w którym byłeś kilkanaście odcinków temu. Tak, pamiętasz tą super mechanikę. Nie. Jest, udało się, wow. Aż musiałem się skupić, żeby trafić w to. I checkpoint. Dobra. O nie, to tutaj musimy trochę przeczekać. Okej, okay, teraz. A, nie. Musimy, żeby ta platforma nieco poszła od tutaj. Nie! I zostało nam jedno życie. I teraz jest. O nie, pingwinę. I... Okej. Okay. Ale myśleliście, że nie zauważyłem tego gościa! O nie, dobra. Mógłbym nie zauważyć, tylko że jest taki problem, że tutaj jest dosyć mnóstwo pingwinów. Okej. Okay. I to jest ostatnia dźwignia? Okej. Gdybyście mieli tutaj życie, to byłoby fajnie. Ta przyspieszona muzyka jest też czasami śmieszna. Okej, okay. Mamy tylko jedno życie, co mi się nigdy nie podoba, kiedy dosłownie na jednym życiu muszę teraz całą grę przejść. W ogóle ile mamy tego... A, minęliśmy jedną monetkę. Tak. Bo na pewno by się nam udało wszystkie zabrać. Nie! Myślałem, że jesteśmy blisko tego. Okej. Okay. Oj, tutaj było życie. Ups. Raczej by się nam nie udało. Okej, okay, winda. I co tutaj mamy? Okej, okay, mamy dla ciebie zanieść to. Czy to jest czasówka? Nie! Dobra, ominiemy już, nie, nie wiecie, gdzie ten gościu jest. Okej. Okay. A! Mordę jeża. Było tam. Okej. Okay. A, i to było zapewne pod napięciem. Nie! Tak blisko złota! Dobra, i tak będę musiał cały ten... Będę musiał montować, bo tyle razy, ile były jakieś miejsca, gdzie musiałem po prostu cofać się co chwila, to było bardzo denerwujące. Dobra. Ten odcinek zapewne będzie dłuższy, bo jeżeli mam tylko jeden świat, ostatni, to wydaje mi się, że po prostu ten już boss ostateczny, to już jakbym miał to na jeden odcinek zrobić, to i tak by się skończyło, że z jakieś 5 minut bym zrobił. No niestety, ten pierwszy boss był naprawdę denerwujący, bo nie wiedziałem, jak to zrobić. Ale te kolejne, to nie ma problemu. Okej. Nasza ulubiona mechanika. To było idealne. Nie, nie! Wychamy je! To była ruszająca się platforma. Widzę tę monetkę teraz. Okej, co mamy teraz zrobić, żeby ta woda leciała do góry? Dobra, ewidentnie to nie tak. O, widzę to. Okej. Okay. Jeszcze raz, kiedy musiałem się cofnąć poza kamerę, że poza widok normalnej kamery. Dobra, czy to... Aha, udało się. Dobra, i teraz spróbujmy to. I to nie jest proste, to jest naprawdę trudne. Dobra, może być trudne, żeby tamtą platformę pójść. Dobra, pozbędźmy się tych pingwinów.
Teraz musimy się jakoś dostać na tę platformę. Nie! Jest! Ohaha! Dobra. Prosto z wami. A, i mamy misję tutaj. Co mamy? Zabrać to... To chyba... To... Nie, jesteśmy na początku! Okej, czyli to jest czasówka. Okej, rozumiem. No i te platformy po pewnym czasie spadają. Nie! Gdzie my jesteśmy? Okej, okay. Nie spodziewałem się tego. Au. I reszta pingwinów jest w wodzie. Ale to smutne. Możemy dostać 5 lajków? Okej. Okay. No i to co spróbujemy... Zgaduję, że jak podejdziemy do tamtego gościa bez tego, to zapewne by nam usunęło, dlatego spróbujmy tak. W ogóle skąd tyle wody się w tym mieście teraz pojawiło? Okej. Okay. Bum, bum, bum. Ups. Bum, bum. W ogóle był taki achievement, żeby 10 sekund na fali być. Oczywiście go zrobiłem, dlatego... Nie! Ej, co to za głupia fala? Przecież możemy przejść przez to. No kurde! Gro, to daj nam przejść. Wiem, że chcesz dać wszystkie mechaniki świata, które są na tym, w tej grze, żeby nie było tak, że nie wykorzystaliśmy ich, ale naprawdę, aż tak bardzo mnie to nie interesuje. Okej, okej, wykorzystajmy to. Nie! Daleki checkpoint? Tak, ten checkpoint. Dobra, tutaj nie ma niczego, ale tam chyba widzą jakiegoś gościa z misją. Czasówka? Nie. Help us get our spotlight out of storage. Okej. Okej, czyli mamy dwa razy zrobić to samo. Ciekawe. O, i pingwiny. Nie sądzę, że na tym to polega. Ale my teraz chyba nie możemy tam wejść. Czekać. O, możemy. Okej. O, masz los. Na czym to ma polegać dokładnie? Dlatego, że spadliśmy tutaj i nie widzę, żebyśmy mogli stąd wyjść takim normalnym sposobem. O, tam te pingwiny spadły. A nie, jest ryska. Okej. O. I czy tutaj też jest? Po kolana. Tutaj też jest woda po pięty? Chyba tak. A i to... Myślałem, że to jest końcówka. I tak wyglądało. Aaaa... Cierpię. Ciebie gro. Czasami gra naprawdę denerwuje. Te ostatnie poziomy są takie najbardziej denerwujące. Czekajcie, czy my nie dostaliśmy checkpoint?
O mój Boże, jesteśmy. Okej. Okay. Szybko, szybko, prezent, prezent. Chyba mieliśmy tutaj coś odpalić. To było najwolniejsze, jakie mogliśmy dotrzeć. A, tam były jakieś przyciski. Jakiś skrót zapewne. Kolejny. A. Cierpię, kiedy teraz gra tak robi. A, mieliśmy po dachach. Mieliśmy po dachach pójść. Ja takie, o co chodzi? Dlaczego tam jesteśmy i nic nie mogę zrobić? A to mieliśmy po dachach pójść. Okej. Okay. Ej! Nie! O, masz los. To jest śmieszne, ponieważ jest tam, że to musimy tam przyjść to całość, ale dosłownie mogę monetkę zdobyć. Więc chcę to powtarzać. No wtedy gra po prostu nie zalicza. Muszę po prostu bardzo, ale to bardzo być delikatny. O, masz się los. To był koniec? To był dosłownie koniec? To była najtrudniejsza rzecz w życiu, jaką robiłem. Co, ja nie wiem, za jakieś 20 razy próbowałem to zrobić. A pamiętacie, że tam wcześniej było jakieś tam punkty, żeby zrobić? Wiadomo, że to by nam trochę polepszyło sytuację. Dlaczego, gro? Dlaczego? Bo tamten upadający bruk... On spadał z góry i często przez to traciłem połączenie z ziemią. Dobra. Który to był poziom? Pierwszy? Nie. Drugi. A, okej. Okay. Ale nie, jeżeli to pokazuje, że... To były dwa poziomy. Dobra, wiecie co? Bo wydaje mi się, że kolejny będzie boss. Jednak nie będzie to dłuższy odcinek. Będzie to krótszy, jak sami po czasie widzicie. Po prostu... Nie opłaca mi się zaczynać kolejnego, nie wiedząc ile poziom tego jest, a zgaduję, że to mogą być nawet 3 poziomy. Dobra, w takim razie następny odcinek będzie ostatnim. Do zobaczenia, no to cześć!